Good evening, ladies and gentlemen. And this is evening already, and we are a bit tired. I have a bit of a quiz for you. Do you know what is the European Union flag? Do you know how it looks like? So I wanted to present to you. This is blue. I cannot find it. So this is the European Union flag. Is it so? Do you know what is the origin of these stars? So one person knows. Any more people who know? I talked to Hania, so Hania's raising hand is not counted because she knows. So very few people know, and I am conducting this test among my friends. Very often these stars originate from the Fatima's Saint Mother's crown. And I will give you the pictures with rosemary from Fatima's Saint Mother, which are bought in this Church of Blessed Priest Popiełuszko. This is a short quiz, and also another question. We have 11 founders of the European Union, and my question is whether any of those gentlemen today can become the European Commissioner. So will he fulfill the criteria? This is just a question for you to think about. Good evening, Hanna Dobrowolska. And I would like to take the floor on behalf of all of us, Solidarity 2010, who from the very beginning of our association have been fighting for everything what is said today in this room about freedom of speech, about our religious beliefs so that they are respected and recognized in Poland. So we are fighting for truth. So we are fighting for the lack of political correctness. So it means freedom, not only freedom of speech, but also freedom of thinking, the unblocking our thinking, that it is independent based upon common sense and not on what others would like to hear from us. So it was a fierce fight over all those years. So this existence of association, who started as an underground group of activists during the Citizens Platform ruling, and there were also journalists in that group who were persecuted. And what we say today, what we say about Poland today, that it has this burden of that persecution, but we actually realistically suffered from that. So with Eva or Pavel, we are not on the list of journalists who are actually invigilated, but we couldn't speak on the phone because the conversations were tapped. So the portal of Solidarity 2010, there were hacking attacks which blocked that portal and made difficult its existence in democratic country in which we live. So let's restore a proper recognition of what is truth and what is not truth. It means so what others would like to say about us, about Poland, which seems to be regaining of being truly democratic country over the last year, and also thanks to the election that took place. And as compared to the general European narration about us, which should be protested and we should counteract.
And so this is just justification for why I would like to speak to you. So for 5 years, I've been trying to monitor socially portal solidarni2010.pl, which gathers everything what independent right-wing party has. So that is why we wanted to fulfill that project. It was not translated into English. It means past and perspective. So under that project, one of the components of that project was this conference. And the aim is not only to focus on the past, so in our case here, not only to focus on diagnosis, because diagnosis seems to be conducted reliably, although the enemy was not fully verbalized, but now is the high time that when we determine the minimum basis for our meeting, we can formulate who or what, for example, critical philosophy is our major enemy. Because if we are not saying it to ourselves, so then being different depending on the country we come from and depending on our personal experiences and professions that we do, so we will not reach this consensus about what we could do. And this is a clue. It means perspective. It means future. It means plan of action which is realistically possible. Here and now, when Solidarni said that what could be done. So, for example, we can put up a tent in Krakowskie Przedmieście and protest. And that tent is in Krakowskie Przedmieście. And because we believe the truth was not fully disclosed and was not communicated to the Polish nation. And from this, we have now movement. So, and I am now reading out at this meeting as this kind of beginning for something that will bloom. So this is just the beginning, and to move forward, we have to realize what is at our disposal, and this is very difficult, because you have different possibilities, different experiences. And I would propose that the further part of today's discussion to focus on certain proposals, not delivering as an idea, because we have many ideas, but the ideas that we could realize through our contribution. Eva taught us in Solidarity 2010 Association who brings in idea, then this person realizes this idea, brings it into life. So if someone invents something, so then this person is responsible for actually doing this. So officially we have the project manager of this idea. And of course, it imposes certain obligation, commitment on other speakers. This is kind of a provocative on my side, so that we talk concrete. Because we have many ideas, and I have some notes from your presentations, and I can comment each of your presentations. So the most important is to have this platform of sharing information, exchanging thoughts, and also creating from this portal kind of communication and information database. And we believe that you will leave your email addresses. And that you will represent certain media organisms, certain databases, in a sense of recommended websites, portals, or media. Recommended in a sense that entering into them will assure this minimum level of communication, means true freedom of thinking, Christian faith. This is something, what is this starting base? And so I am postulating in this way that together we should put forward certain forms of action and also methodology of actually undertaking such actions. And also I would like to say, referring
to what was said before. So I think what I would like also to emphasize as the most essential things for the further realization of the project. First of all, education, changing mentality of our children. And so to make this happen, we have to have influences in elites, in academic spheres. If we do not reach those opinion leaders, so then we'll not have someone actually to base ourselves on to introduce into life this educational program, which is a key to bring back society the normal course of thinking. This is very important. I am aware of this, but I think that talking about and thinking about as of something like an idea is necessary, because the critical philosophy, generally speaking, liberalism in all its forms, because it is happening, what disciplines are included into it are very much expensive. Because of this, that those spheres were totally subordinated to it, and we have to lobby to protect our philosophy and identity. And if you are not doing this, I think that that in the further perspective, I think we will have not that many chances. But of course, with God's help, everything is possible. So this is a word of introduction. Dobry wieczór Państwu. Reprezentant Polski, bardzo dziękuję Glenowi za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Po pierwsze, chciałbym podziękować za zorganizowanie tego przedsięwzięcia, ale również chcę jeszcze dodać. Po pierwsze, jestem dumny i szczęśliwy, że ludzie, tacy jak Państwo, do których będę mówił, o których będę mówić, Ewa Sankiewicz, Carmelo, Carlos, Esperanza, Rudolf, Teresa, Aleksander, Krzysztof, Dorota, Lidia, Anna, Adam, Nikola, Natalia, Włodzimierz, Filip, Glenn, Danuta, Klement, Irakli, Tinatin, Maja, Marek, Marta, Jonathan, Zoltan, Natalia i Hanna pokazali mi rzeczy, o których przynajmniej o części nie wiedziałem. Zatem jestem szczęśliwy, boście mi pomogli. Jestem za to wdzięczny. Chciałbym powiedzieć na kilka tematów, natomiast na początek jeden z punktów, do których odnosi się sens dzisiejszego spotkania, tej konferencji. Chciałbym powiedzieć, że od 2012 zacząłem wyjeżdżać na Węgry. Od swojego węgierskiego brata Zoltana od 2012 próbujemy zrobić coś razem, udając się w to czy inne miejsce. Zapytałem Zoltana, jakie są najważniejsze słowa po węgiersku, które są bliskie Twojemu sercu. Ja mam swoje i za chwilę je pokażę, a chcę, żebyś ty powiedział swoje. I teraz chcę przedstawić Państwu rezultaty tej współpracy. Zoltan, czy możesz przyjść i pokazać? A tłumacze przełożą to na język angielski, bowiem słowa zostały napisane po polsku i po węgiersku.
God, Honor and Motherland, God, Motherland and the Family. Polish on the left-hand side. Trzy rzeczy, trzy słowa, które są najważniejsze dla Polski i dla Węgier. Proszę spojrzeć. Można więc zobaczyć, pierwsze, w obu krajach to Bóg. Po polskiej stronie mamy honor oraz ojczyzna, a po stronie węgierskiej jest to ojczyzna oraz rodzina. To jest tylko próbka tego, co chcieliśmy powiedzieć. To zaczęło działać, zaczęło pracować. No, przepraszam, zapomniałem, ale proszę, żeby Państwo na chwilę wstali. Chcę, przepraszam, o tym zapomniałem, a chcę od tego zacząć, od modlitwy. Modlitwy za nas. Może niektórzy z Was znają tę modlitwę. Jest to modlitwa, która pomogła mi, gdy miałem problemy. Podzielę się z nią. Modlitwa pogody. Pozwól mi, Panie Boże, zaakceptować te rzeczy, których zmienić nie mogę. Odwaga, aby zmienić te rzeczy, które zmienić mogę. Oraz mądrość, żebym potrafił rozpoznać między pierwszym a drugim. A teraz, ponieważ niektórzy z Was mówili o ofiarach. W swoich krajach, tak, w Gruzji, we Włoszech, innych krajach. Teraz przez jedną minutę oddajmy cześć wszystkim ofiarom w naszych krajach i w innych miejscach. Bardzo dziękuję. Proszę spocząć. Kilka kwestii. Po prostu je wygłoszę i Ewa powie, czy mam jeszcze czas. Orwell. Zapewne większość zachodnioeuropejskich krajów zna go tylko w teorii. My znamy go w rzeczywistości. Powinniście wiedzieć, że te książki 1984 i Farma zwierzęca zostały zakazane. Można było wylądować w więzieniu, jeżeli taką książkę znalazło się w czyjejś biblioteczce. Mój kolega podczas stanu wojennego w Polsce chciał przeczytać te książki po polsku. Właściciel książki powiedział, jeżeli znajdziesz dwie osoby, które mi zagwarantują, że książka wróci do mnie, dostaniesz te książki wieczorem, a rano muszą wrócić do mnie. To jest rok 1984. Praktycznie realizowany tutaj. W krajach jest cenzura, tak w czasach komunistycznych, jak i dzisiaj.
garść przykładów. Był specjalny instytut zajmujący się cenzurą w Polsce. W każdej książce, w zależności od czasów, jeżeli wiedzieliście, jak to odnaleźć, można znaleźć nazwisko cenzora. To jest książka, która nazywa się Jezus z Nazaretu. Polski Żyd, który przeszedł na katolicyzm, stworzył tę książkę. I powiem wam, L łamane przez 14, to jest człowiek, mężczyzna czy kobieta, którzy ocenzurowali tę książkę. Czasami mówiąc, nie, to nie przejdzie, to musimy wykreślić, wyrzucić. To była cenzura czasów komunizmu. Dziś otrzymałem gazetę od pana Adama. Człowiek, który jest tutaj, Tomasz Strzyżewski, był polskim cenzorem. Miał specjalną książkę, w której sprawdzał, co można zaakceptować do publikacji, a czego zaakceptować do publikacji nie można. Kiedy był mecz między Polską a Rosją i Rosja przegrała 0-1, informacja powinna być taka. Rosja, Polska 0-1. Zwykle zwycięzca pojawia się na pierwszym miejscu, a zatem pokazuję wam, jak to działało. Później można było powiedzieć więcej. Uciekł, pisał punkt po punkcie. Na tej liście znajdowało się morderstwo katyńskie. To cenzura tych dawnych czasów. Chcę pokazać książkę, tak jak pokazywała pani Danuta. To jest książka, która została wydana po chińsku. Wojna walutowa, taki jest tytuł oryginału angielski. Proszę poszukać w internecie. To była pierwsza niechińska edycja, to była edycja polska, wydanie polskie. Jest tylko jedno zachodnie tłumaczenie, tylko pierwszej części we Francji. Kilka dni temu, jak mi się wydaje, ta książka pojawiła się po polsku w swojej trzeciej części. Można znaleźć komentarze odnoszące się do tej książki. Gdzie jest książka? Kto może tę książkę przeczytać? Dlaczego nie dano wam tej możliwości? Pięć książek. Różnych. To jest książka Okupacja od kuchni? Kobieca umiejętność przeżycia. Jak ludzie robili jedzenie na przykład z roślin, z drzew. Ta książka również byłaby interesująca dla państwa. Wygłoszę punkty, a później, jeżeli ktoś jest zainteresowany, będziemy dyskutować. Nacja i społeczeństwo w zderzeniu z władzą rządową. Mówiliśmy tu na różnych poziomach lokalnych, narodowych, europejskich, światowych. Wojna, pokój, podwójne znaczenie odnosi się dla mnie do poprawności politycznej. Powinniśmy mówić o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, bo to buduje nam perspektywę i pozwala na odpowiednie myślenie. Najpierw obowiązki, a dopiero później prawa. Nie prawa najpierw, a później obowiązki. Jaka jest twoja opinia? Moja jest taka. Po pierwsze Bóg, a później moje odniesienie do Boga, a później do mojej rodziny, do mojej społeczności lokalnej, kraju i świata.
Czy jesteśmy cywilizacją życia, czy też jesteśmy cywilizacją śmierci? Jak powiadał Jan Paweł II, czy wybieramy Boga, czy też szatana? Bóg dał nam rozum, serce i wolną wolę. Zatem możemy wybrać. Będziemy wolni, ale musimy być również odpowiedzialni. Mamy trzy silne rzeczy: wiarę, nadzieję i miłość. Życzę Wam błogosławieństwa Bożego dla Was, dla Waszych rodzin, krajów i świata. Chcę poprosić Ewę i Glena, żeby do mnie podeszli na chwilę. Zapraszam. Jan Paweł II mówił o dwóch płucach Europy. Jedno wschodnie, drugie zachodnie. Oni to reprezentują. To jest coś, co ja wykonałem. Pewnie po tej książce. Jest to domowej roboty przysmak. Skoro jesteśmy tutaj, może podsumujmy i rozpocznijmy dyskusję. Bardzo dziękuję. Spróbuję krótko podsumować. Wydaje mi się, że nie byłoby większego błędu niż powiedzieć, że jesteśmy nacjonalistami w taki sposób, w jaki przynosi to negatywne konotacje jako słowo. Patrzę na nas wszystkich tutaj, których łączy miłość do własnego kraju. To nas zebrało na tej konferencji. Chcemy żyć w Europie, która pozwala na wolność, na to, że pracujemy wspólnie. Miłość do twojego kraju to jest patriotyzm. W Danii od 80. lat patriotyzm jest przydeptywany, że tak to nazwę. Mogę to również wyczuć z państwa prezentacji. Jest to coś, co nie jest tylko przypadkowe, co jest zaplanowane. Jeżeli chcemy Europy, w której chcemy rządzić ludźmi, potrzeba nam wiele różnorodności, pozwolić na to, by grupy zderzały się ze sobą zamiast współpracować. Kiedy powinniśmy przemyśleć wiele rzeczy. Elity atakowane, kiedy wygrywa populizm, jest to symptom tego, że elity nie odrobiły dobrze swojego zadania. Jest to symptom pokazujący to, że nie słuchają tego, co ludzie mają do powiedzenia z głębi serca. Podsumowuję pokrótce. Mamy tutaj osoby, które doświadczyły wojny, agresji Putina. Jest to doświadczenie bardzo bezpośrednie i bardzo cenne. Z niego możemy się uczyć. W Gruzji mówiono, to nie mogłoby się tu zadziać, a jednak się zadziało. Czołgi rosyjskie były tam, na naszej ulicy. Na Ukrainie odbywa się regularna wojna. Walczą teraz, kiedy my tu rozmawiamy. A więc te rzeczy należy wziąć bardzo poważnie. Słyszałem od was wszystkich te same metody, cenzura, bezpośrednie ataki osobowe. Wiele nas łączy. Trzeba zatem znaleźć sposób, aby iść razem wspólnie. Bardzo doceniam te konkretne sugestie, które padły tutaj i te inne, które jeszcze zostały wspomniane. W naszej burzy mózgów od nich możemy zacząć. Zobaczmy, do czego nas ta burza mózgów doprowadzi. Zatem bardzo dziękuję za przybycie tutaj. Musimy teraz znaleźć sposób, jak rozwijać się, procedować dalej. Może jakieś ostateczne uwagi, które pozwolą nam uruchomić burzę mózgów, panie Ewo?
Chcę jeszcze powiedzieć Ci jedną rzecz. Hanna podniosła bardzo ważny punkt. Solidarni 2010 jest to organizacja pozarządowa, która jest bardzo skromna. Zorganizowała 5 tysięcy wolontariuszy, którzy monitorują wybory. Już wspominałem, jak one zostały sfałszowane. Nie płacono im za to, ale to są ci ludzie, którzy zaczęli tę pracę 5 lat temu, za co należą im się ogromne podziękowania i za to, że ta organizacja była w stanie wesprzeć tę konferencję, na której wszyscy jesteśmy. Zatem otwieramy, gdyby można było odnieść się do tych 4 konkretnych punktów. Jak już wcześniej powiedziałam, po to, żeby zbudować skuteczną organizację, po pierwsze, musimy pracować bardzo ciężko, żeby zmienić sposób prowadzenia dyskursu publicznego w Europie. Praktycznie rzecz ujmując, zasugerowałam, że powinniśmy wszyscy, nie tylko ja, ale wszyscy powinniśmy zacząć pracować nad stworzeniem czegoś, co odkrywa, otwiera ten żargon europejski, rozwija go. Te terminy, terminologia, które zmieniły znaczenie, które bardzo często stały się przeciwieństwem pierwotnego znaczenia danego słowa. Te terminy powinny wrócić do pierwotnego znaczenia, a my musimy zacząć rozumieć, świadomie rozumieć, o czym mówi nam ten dyskurs. Dlatego też proponuję taki praktyczny wokabularz na naszej stronie internetowej, który wyjaśnia przeciętnym osobom, które nigdy nie mają odpowiednio dużo czasu, żeby przeczytać i wgłębić się w rzeczywiste znaczenie europejskiego żargonu na tyle uważnie, na tyle boleśnie, który był tworzony przez tyle dekad, żeby to otworzyć, żeby zrozumieć, przełożyć znaczenie na słowa, żeby tym samym wspierać rzeczywistą dyskusję. Druga propozycja, która padła z moich ust i być może to już się dzieje, aby rozwinąć sieć kontaktów z nadziei, że będzie się to działo nie tylko we wszystkich krajach członkowskich, ale nie musimy się ograniczyć do obszaru Unii Europejskiej. Możemy pomyśleć o Europie jako o całości. Wszyscy jesteśmy ważni, wszyscy będziemy mieli pewien wpływ na przyszłość Europy i mam nadzieję, że tym samym na przyszłość świata, dając pewne zachęty. Zatem wracając, lista kontaktów, która jest dostępna w taki czy inny sposób, trzeba oczywiście pomyśleć o bezpieczeństwie przy tworzeniu tej listy. W większości przypadków byłoby to tworzenie podstaw takiej sieci, która by zrównoważyła na arenie europejskiej, przywracając pewną harmonię, która została dziś zaburzona. Trzecia propozycja, jaka padła, to stworzenie profesjonalnego think tanku. Odnosiłam się tutaj do tego, co mówili profesorowie i w pełni rozumiem, że wsparcie intelektualne jakiegokolwiek projektu jest szalenie ważne. I proste wykorzystanie zdrowego rozsądku. Nic nie można zrobić odpowiednio, jeżeli nie zaczniemy od początku. Większość mówców mówiła, rewolucja przyniosła nagłą zmianę w nurcie historii. Dlatego też zwykle, nie tylko, ale zwykle, w dużym stopniu, ze względu na tę misję ideologiczną,
która zastępowała Boga, zawsze jest skazana na ogromną porażkę, a czasami również na ogromne nieszczęście. I kolejna propozycja, i ta jest najbardziej praktyczna. Zgadzam się z sugestią, że jest lepiej, aby nie zrywać, czy też po prostu niszczyć to, co już do tej pory już uzyskaliśmy, ale poprawiać. Propozycja zatem jest taka, stworzyć listę kandydatów, osób, które są liderami lokalnymi na terenie całej Europy, które są szanowane, którym się wierzy, które stoją w imieniu prawdy, którzy są wybierani, bowiem ludzie myślą, że są ich prawdziwą reprezentacją. Taką listę kandydatów w każdym kraju Unii Europejskiej, bo mówimy to o Parlamencie Unii Europejskiej, co powinno być zaczynem planowania, jak wspierać przez tę sieć, którą mam nadzieję stworzymy, naszych liderów, tych rzeczywistych, prawdziwych liderów, żeby w 2019 zostali wybrani w wyborach parlamentarnych. Mamy mało czasu, jest to ogromna praca. Natomiast jeżeli możemy poczynić postępy i mieć choćby kilku europarlamentarzystów, którzy wejdą do tego systemu, prawdopodobnie przełoży się to na dużo większy sukces przy zmienianiu całego systemu. Jest to więc czwarta propozycja, którą się podzieliłam. Jestem przekonana, że pojawi się jeszcze sporo. Dziękuję. Możemy korzystać z mikrofonów, które są na stołach, jeżeli Państwo chcecie zabrać głos. Dziękuję za te cztery sugestie, są bardzo dobre. Jeżeli chodzi o tym żargonie, może to jest słowo, od którego należy wyjść, to jest solidarność. W wielu krajach jest to rozumiano jako przywrócić wiarę, tak jak na przykład Caritas, czy też nieść dobrą wolę. Na przykład solidarność powinno znaczyć bardziej jako coś, co jako braterstwo, budowanie pewnych relacji. Więc, że Polacy naprawdę powinni być bratem dla innych Polaków, zanim będą budować to braterstwo z innymi krajami spoza Polski. Więc myślę, że może najpierw dobrze byłoby, gdyby rozumieć dobrze to słowo solidarność, które czasami ma różne wymiary znaczeniowe. Pracuje, działa mikrofon. O tych think tankach, o tych spotkaniach w ramach think tanków w Szwecji. Ja biorę udział w takim think tanku. Rozpoczął się on inicjatywą zainicjowaną przez chrześcijan. To, co my robimy, to my tak naprawdę my mamy gazetę, która jest w wydaniu online'owym. I
Więc o czym ja myślałam, to jest to, że możesz żeby móc zmienić wiadomości, jeżeli dziennikarze tutaj piszą o czymś, co jest bardzo interesujące, to może być również interesujące w Szwecji, może być też interesujące we Francji, jak również może to być interesujące w całej Europie, ponieważ wykorzystując wiadomości i to, co ktoś pisze czy publikuje, ja myślę, że możemy to, że na przykład we Francji mówią o Polsce, to jest to samo, nie może to zostać ten sam pomysł, ale może jest to przedstawione w lepszym świetle, więc myślałam może o właśnie jak gdyby dzieleniu się tymi informacjami i udostępnianiu je w innych krajach, w różnych krajach. Chciałbym może troszeczkę dodać do tego, co Anna powiedziała. Jedną z rzeczy, którą chciałbym zaproponować, jest to, że oczywiście jako pani Lidia myślała, musimy wymieniać się mailami, adresami mailowymi i również powinniśmy, jeżeli ktoś oczywiście to zaakceptuje, podać nasze prezentacje, nasze przemówienia, wystąpienia, żeby one zostały przetłumaczone na inne języki. To ja rozumiem, że Anna właśnie też o tym mówiła, ponieważ my przestrzegamy pewnych zasad. My chcemy, nie będziemy mówić kłamstw, my chcemy mówić prawdę. To jest pierwsza nasza zasada. My chcielibyśmy wymieniać się informacjami, że jeżeli na przykład ja nie jestem pewien, że czegoś na temat na przykład Stanów Zjednoczonych, mogę zadzwonić, skontaktować się z Jonathanem, Camelo, Carlos i zapytać, ja słyszałem to, czy myślisz, że to jest prawdziwe, czy możesz mi troszeczkę podać więcej informacji, a następnie, jeżeli my to opublikujemy, ja myślę, że my powinniśmy wykorzystywać YouTube, mówiliście o Twitterze, o Facebooku też, że są pewne bariery informacyjne, które mamy w naszym codziennym życiu, więc musimy wykorzystywać te narzędzia, które możemy wykorzystać, żeby pokazać za ich pomocą, że wartości są nadrzędne dla nas, oparte według nas na katalogu. Kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi w Polsce, niektórzy z nich myślą, okej, dobrze, ale ja nie wierzę w to, a ja mówię dobrze, więc proszę, powiedz mi, posłuchaj uważnie, czy twoje wartości są oparte na dekalogu? Dlatego, że w dekalogu trzy punkty są bezpośrednio związane z Bogiem. Pierwsze. A siedem są oparte na relacjach pomiędzy ludźmi. Więc czy twoje wartości, pytam tego młodego człowieka, są oparte? Jeżeli nie, ale powiedz mi, na czym się opierają twoje wartości? I 100% z tych młodych ludzi pyta, tak, odpowiada mi, że tak, że moje wartości opierają się na dekalogu. Teraz, a ja mówię, o dobrze, w tej chwili zbudowaliśmy platformę między nami, płaszczyznę porozumienia. Ja chciałbym może dalej pociągnąć ten temat. Mamy w Stanach Zjednoczonych taki pomysł, żeby redaktor naczelny Voice Free Europe, żeby wykorzystywał tą platformę. Nie powinniśmy wykorzystywać to. Oczywiście możemy korzystać z Facebooka i z Twittera, ale jeżeli są pewne artykuły, które jeżeli chcemy się dzielić informacjami, zdjęciami, to możemy wykorzystać właśnie taką platformę. Jeżeli można to zebrać,
zebrać. Chcielibyśmy to zorganizować jako stronę internetową, wiedząc, że prawdopodobnie będzie to kiedyś na bierze takiego pełnego, jak gdyby wymagać to będzie pełnoetatowej pracy w przyszłości. I oczywiście są finanse na to przeznaczone. Więc pamiętając o tym, myślę, że to jest jeden sposób, w jaki możemy posuwać się do przodu. I tutaj możecie pomóc, ponieważ tłumaczenie jest bardzo istotne. Ludzie, którzy podejmują decyzje, pracują nie będąc ograniczonymi granicami. My musimy również pracować we współpracy z zagranicą. Musimy to tłumaczyć na różne języki, więc każdy z nas może odgrywać rolę. Każdy z nas może na przykład przetłumaczyć coś na swój własny język i będziemy mieć taką stronę internetową, że możemy dodać wszystkie języki, które chcemy. Będzie taka malutka flaga i możemy kliknąć na tę flagę i zobaczyć cokolwiek jest przetłumaczone na wasz język, ale musimy również do tego nieść swój własny wkład, więc jest to taka konkretna propozycja. Ja myślałam o tym, że jest bardzo wiele różnych organizacji już utworzonych, więc ja myślę, że jest bardziej ważne, żeby znaleźć sposoby współpracy z tymi organizacjami, ponieważ w Szwecji możemy znaleźć wiele gazet, które są chrześcijańskie, ludzie, którzy się zajmują różnymi sprawami w całej Europie. Ja również rozmawiam z innymi osobami, na przykład z Włochami, więc networking z innymi organizacjami jest bardzo ważne. To jest ta kluczowa sprawa, ponieważ ja wiem, że my jesteśmy więksi niż to, co rzeczywistość pokazuje. Ja zgadzam się z tym i my rozpoczęliśmy ten dialog z niektórymi już organizacjami, z niektórymi gazetami lub też osobami, które produkują wiadomości, więc możemy wykorzystywać ich materiał na naszej stronie internetowej. Są pewne kwestie związane z udzielaniem praw, ale wiedząc, którym organizacjom możemy zaufać i polegać na ich informacji, musimy pomóc sobie w tym, ponieważ my nie wiemy, co się dzieje w Szwecji, kto tak naprawdę mówi prawdę, a kto nie, jaka jest przyczyna tego, więc musimy współpracować w tym zakresie i pomagać sobie wzajemnie. Więc jeżeli możemy pamiętać jeżeli wiemy, kto może nam pomóc, jakie instytucje już działają, to jest bardzo, bardzo ważne, bo inaczej to polegniemy. Więc dla takiej strony internetowej, dla takiego miejsca w internecie będzie to ważne, że ludzie będą wierzyli, że to jest prawda, że będą, jeżeli tam otworzą tą stronę, to będą mogli zasięgnąć informacji. W Szwecji jest tak samo jak w Danii. My wszyscy znamy, bo Dania nie jest Szwecja nie jest tak dużym krajem jak Dania. W Szwecji jest również partia polityczna, która rozpoczęła działać 2 lata temu. Ja zaangażowałem się w tą partię polityczną, bo nie miałam żadnej partii politycznej, którą chciałem głosować, ponieważ wszyscy nie były to moje poglądy, więc to jest Christian Values Party, czyli partia wartości chrześcijańskich, i podczas wyborów ja właśnie dołączyłem do tej partii. Podczas głosów nie uzyskali tak wiele głosów, ale tak czy owak było możliwe, żeby stworzyć pewną infrastrukturę, organizację, na przykład gazetę też, która nie jest publikowana może w wersji papierowej, ale jest publikowana w internecie. Jest to bardzo odważna gazeta, bardzo dobrzy ludzie, którzy opisują sytuację w Szwecji. Praktyczne i bardzo wartościowe informacje dla nas. I ja zapytałem, czy możemy opublikować ponownie ich materiał. Powiedzieli, że tak, rzeczywiście można skorzystać z tego materiału. Możemy, oczywiście to jest po szwedzku, tak, ale oczywiście możemy to przetłumaczyć na inne języki. Ja mogę powiedzieć, że i osoby, które którą piszą do tej gazety, są też polskiego pochodzenia, albo się urodzili w Szwecji, albo przybyli do Szwecji, więc my mamy również reprezentację dziennikarzy pochodzących z innych krajów mieszkających w Szwecji.
Jedną z spraw, którą chciałbym poruszyć, to to, my wiem, po raz pierwszy zdajemy sobie z tego sprawę. Tutaj możemy powiedzieć Władimir, Maja, Carlos. My powinniśmy zapraszać siebie do naszych krajów, nie tylko tak jak dzisiaj, ale jeżeli myślicie, że jest to coś ważnego, co się dzieje w waszym kraju, spróbujmy zorganizować to, żebyśmy mogli się spotkać, może nie wszyscy, tak jak tu jesteśmy w tym gronie, ale przynajmniej kilka osób, żebyśmy mogli zaprosić kogoś, żeby ktoś mógł przyjechać, żebyśmy mogli przekazać mu informację, żeby był świadkiem pewnych wydarzeń, które się rozgrywają, żeby powiedział, pokazał również w waszym kraju, że nie jesteście sami, macie przyjaciół za granicą, którzy chcą was wspierać. Ja słyszałem na przykład, że po tych dniach w Krakowie, które miały miejsce, że osoby z Francji i młodzi ludzie, oni pytali, żeby możecie pokazać krzyż, że możecie iść na mszę i nikt nie zgłasza żadnych pretensji. My mamy różne rzeczy, które cenimy. Jest piosenka, niestety po polsku, więc może spróbuję powiedzieć kilka słów. Tytuł tej piosenki to jest zbroja. Musimy sami nosić naszą własną zbroję, ponieważ my walczymy. To nie oznacza, że my powinniśmy prowadzić jakąś wojnę w negatywnym wymiarze, ale my jesteśmy żołnierzami idącymi na bój, my jesteśmy tak naprawdę żołnierzami Chrystusa, więc my dzielimy się tymi wartościami i chcemy podkreślić, że one są ważne dla mnie i ja będę bronił tych wartości, które są dla mnie ważne. Ja, Paweł Hermanowski, ja nie mówiłem przedtem, nie miałem przedtem wystąpienia. Ja koordynowałem zorganizowanie tej konferencji. Oczywiście też działam w ramach Solidarni 2010. A chciałbym powiedzieć kilka myśli, kilka praktycznych uwag, które ja uważam, że pomogą nam, żeby może wprowadzić w życie te idee, o których mówiliśmy, więc jeżeli jesteśmy ambasadorami Free Voice of Europe, ponieważ my zgromadziliśmy wszystkich państwa tutaj, to nie było łatwym zadaniem, ale udało nam się zaprosić państwa i zgromadzić was wszystkich tutaj, ale byłoby łatwiej, gdybyście wy w waszych krajach znacie te organizacje, które podzielają nasze wartości, więc pierwsza rzecz to jest taka lista takich organizacji, które podzielają nasze wartości, żeby się z nimi skontaktować, na przykład w imieniu naszego ruchu i jeżeli będziemy w kontakcie później, to będzie to łatwiej, żeby poszerzyć tą grupę ludzi. I to jest jedna sprawa. Inna sprawa to jest oczywiście strona internetowa. Ja już wspomniałem, że każdy może napisać artykuł raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu. Jest nas wiele osób tutaj, więc mamy co robić. To jest nasz głos z danego kraju, więc mówimy o tym, co się dzieje w naszym kraju. Może to być interesujące dla innych osób, na przykład kwestie cenzury. I trzeci pomysł, który chciałbym zgłosić, to są bardzo dobre narzędzia, takie jak na przykład YouTube i może być transmitowane na żywo. Jeżeli ktoś jest dziennikarzem czy blogerem, jest to tylko pomysł. Może również raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu, żeby nie było zbyt dużo obciążenia pracą, ale mogą przejrzeć na przykład prasę, o czym się pisze w prasie. Są również też platformy, albo może YouTube myślę, że jest jeden kanał, że ludzie z różnych krajów będzie mówiło na przykład, co
się dzieje w ich krajach, co o czym się pisze w prasie, like review of co się po prostu dzieje, i to będzie bardzo interesujące dla innych dziennikarzy w innych krajach, więc to są takie praktyczne aspekty naszej współpracy, od czego możemy zacząć, kiedy wrócimy do swoich krajów. Nad tym już pracujemy w Polsce, jeżeli zrobicie to też w swoich krajach, to myślę, że to będzie z pożytkiem dla naszej współpracy. Ja chciałbym skomentować to, co Lidia zasugerowała, żeby stworzyć ten żargon. Kapitalizm we współczesnej mentalności jest coś takiego, co jest związane z egoizmem, i to jest w mojej ocenie złe. Jeżeli my mamy wybrać słowo, które opisuje prawdziwy kapitalizm, to jest współpraca, i również z tego kapitalizmu tak naprawdę każdy z tego korzysta, i całe społeczeństwo. Więc prawdziwy kapitalizm nie ma nic wspólnego z okrutnym kapitalizmem bądź jakimiś nadużyciami. Ten pomysł jest, są różne poglądy wśród osób mających konserwatywne pojęcie. I również masowość kulturowa. Kapitalizm jako wyrażenie pochodzi z teorii francuskiej, z pracy filozofa Gilles de Laf, francuskiego filozofa, który napisał The End Oedipus, książkę w przeddzień rewolucji francuskiej 68. I to było napisane z psychoanalitykiem włoskim, i w tej pracy oni starali się pokazać o pewnych brakach, które nie mogą być wypełnione, tak samo jak również to było jakieś rewolucyjne wysiłek i instrumentalnie jak gdyby strukturyzowało nasze wartości społeczne. To jest obowiązkowe, że my powinniśmy promować odwrotnie, że kapitalizm ma pozytywne wartości i jest zgodny z wartościami chrześcijańskimi. Jest szkoła ekonomiczna z XVI wieku, która się nazywa szkołą Salamanki, która zapoczątkowana była przez teologów i przez naukowców Quando Mariana, i ważne jest, żeby promować ten prawdziwy, rzeczywisty kapitalizm w zgodzie z chrześcijańskimi wartościami. Dziękuję. Jeśli mogę. Bezpośrednio chcę się zwrócić do Anny. Pamiętam, że wspominała pani, że pani zespół prawników zaczął pracować nad konkretnym projektem, aby upewnić się, że rząd szwedzki wprowadzi do konstytucji prawo szkolnictwa, które jest finansowane ze środków publicznych, wraz z prawem rodziców, aby ci mogli decydować, jakiego rodzaju formację, edukację otrzymują dzieci. Zatem chciałabym zapytać, czy ta praca, która, na ile rozumiem, dobrze się rozwija, jeżeli chodzi o działanie profesjonalne, czy też ta praca może być dostępna dla rodziców w pozostałych krajach, bo jak wierzę, jest to pomysł, który może połączyć wiele osób, nie tylko w Europie. Śmieszne, ale nie istnieje. Za 3 dni spotkamy się z rządem w Sztokholmie w ramach takiego think tanku. Ludzie będą rozmawiać z prawnikami,
którzy nad tym pracują. Zaproszono sporo grup. Zaprosiłem naszych dzisiejszych gospodarzy do tego, żeby przyłączyli się do nas w Sztokholmie. A powiem, co też jest trochę komiczne, zamknięto prawo wstępu kilka dni temu, a następnie otwarto ponownie. A zatem ponownie można poprosić o pozwolenie na przybycie, żeby przyjść posłuchać. Prawdopodobnie będzie się to odbywało po szwedzku, ale istnieje szansa, że będzie się odbywało po angielsku, a zatem ci, którzy przyjadą z Europy, będą używać języka angielskiego. Ciekawe, że to zostało wspomniane, bowiem na tym spotkaniu spotkają się ludzie, którzy są częścią sieci tego networku, o których mówiłam. Jest to więc wyjątkowa szansa i z radością przywitamy waszą obecność. Kilka słów praktycznych, co mi się wydaje, zgodnie z tą ideą i pomysłodawca powinien to chyba uczynić. Do czego mogę się przyłączyć? Do tych dwóch rzeczy, które o których pani Lidia mówiła. Jedna rzecz dotycząca tego słownictwa, to jest bardzo, bardzo ważne. Na naszej stronie internetowej już jest artykuł mówiący o tym, że słowa tracą znaczenie i ludzie tracą tym samym wolność. I to jest prawda. Stwórzmy zatem zespół. Jeżeli wydaje ci się, że możesz się do tego zespołu przyłączyć, stworzymy to słownictwo na naszej stronie internetowej, próbując uwydatnić, wystawić na światło dzienne słowa kłamstwa, słowa, które przyjęły inne znaczenie, na przykład prawa kobiet, czy demokracja, czy tolerancja, czy faszyzm, nacjonalizm. Jest bardzo wiele słów, które straciły swoje znaczenie. Wydaje mi się, że jest to bardzo dobry pomysł. Zatem, gdybym mogła poprosić wszystkich was do przyłączenia się do tego zespołu, dajcie mi znać. Może uda nam się znaleźć koordynatora tego zespołu. Jeżeli macie pomysły, jeżeli chcecie zasugerować słowa, które powinny się w nim pojawić, kiedy chcecie dać swój wkład, jesteście zaproszeni. Kolejna rzecz, o którą chcę poprosić każdego, wszystkich was, gdybyście mogli wysłać mi nazwy organizacji. To jest również bardzo ważne, bowiem jest to część tworzenia tej sieci. Nawet jeżeli nie można kogoś wciągnąć aktywnie, ale można podjąć próbę kontaktu z organizacjami. Możemy zacząć od badania, bowiem wy lepiej znacie swoje kraje, wiecie, co się w nich odbywa. Możecie rozróżnić między tymi, którzy mają rację i nie mają. To może być bardzo cenne.
taka praca, a zatem każdy zostaje zaproszony do tego, żeby wysłać to do mnie, żebym mogła umieścić to na naszej stronie internetowej. Powinno być to dla nas narzędzie. Jutro z tymi, którzy się do nas przyłączą, będziemy więcej dyskutować na temat strony internetowej, ale będzie to również bardzo pożyteczne, aby stworzyć podstawę dla organizacji, żeby publikować to na naszej stronie internetowej, rozwijać. To są te dwie rzeczy. Szukam osoby, które mogą pomóc w tym zespole organizacyjnym i słownikowym. Tych, którzy będą pomagać i którzy będą koordynować. I kontakt, skąd można otrzymać dobre artykuły i opisy tego, co dzieje się w społeczeństwie. Puścimy listę, można się zacząć wpisywać, albo wyślijcie dane do Ewy, jeżeli chcecie wejść. I oczywiście nie chwytajcie się tego pomysłu, że jeżeli rzucicie jakiś pomysł, to będziecie musieli to wprowadzić osobiście w życie, ponieważ samo przedstawienie pomysłu może być ogromną pomocą. Zatem jeśli rodzi się jakiś pomysł dziś, czy jutro, czy później w kontakcie z panią Ewą, możecie takie idee przedstawić. Bardzo dobry pomysł. Tak, tak, ponieważ niektórzy wyjeżdżają już dzisiaj, nie będzie ich jutro, zatem puśćmy tę listę. Mamy trzy kartki papieru na górze, napiszmy, o jaką listę chodzi. Chcę zasugerować w kwestii tego słownika, może zbierzemy przykłady tych podwójnych standardów. Kto przeciw komu, jakiego rodzaju podwójny standard, i opisać to dla zwykłych ludzi w kilku podstawowych słowach. I paragraf, taki profesjonalny fragment tekstu prawniczego. Brakło mi trochę tego, tej politycznej poprawności i tych podwójnych standardów. To są te dwie rzeczy, które bym dodał, a przeciw nim toczymy również walkę. Czasami, kiedy słowa zmieniają znaczenia, z tyłu jawi się polityczna poprawność, jak odkryłem. Chcę dodać do tego, co pan powiedział, jeżeli chodzi o cenzurę. Widzieliśmy tutaj książki, ale w Niemczech dzisiaj jest lista, która została przekazana niemieckim dziennikarzom, wyjaśniając, które słowa są preferowane w opisie sytuacji w Polsce, które nie powinny być wykorzystywane. Takie listy były wykorzystywane przez komunistów i są wykorzystywane dziś. To niemiecki rząd. Myślę, że można to powiązać z Angelą Merkel. Tak, są listy pozytywne i listy negatywne. W porządku. Chciałabym przedstawić drobną refleksję. Bliżej mikrofonu. Myślałam o tym, co mogę zrobić. Jak wiecie, nie działam w mediach. Nie jestem wydawcą czy pisarzem. Jestem wykładowcą uniwersyteckim. Mam doktorat z architektury oraz designu. Wiecie, ludzie, którzy mnie otaczają, architekci w Hiszpanii i w innych częściach świata są w większości lewicowi. Na ludzi z lewicy głosują. Ludzie
którzy głosują na prawicę, Partido Popular od 20 lat, nie mówią o tym po prostu. To nie jest to kwestia, której się obawiamy, ale wiemy, że nie zmienimy umysłu innych ludzi i staną się bardziej agresywni, ci z lewej strony. Co mogę zrobić? Mogę obiecać jako swój mały wkład, że będę mówić bardziej otwarcie, wyrażać swoje opinie. To może być mój wkład. W jakiś sposób mam, jak to powiedzieć po angielsku, autorita? Na uniwersytecie, więc to mogę zrobić. Mówimy tu o prawdzie. Zrobię jeszcze jedno wyznanie. Powiem wam, że wszystkie wartości, o których tu mówimy, z którymi w zupełności się zgadzam, głęboko wierzę, są wartościami chrześcijańskimi. Na nieszczęście muszę powiedzieć, że nie wierzę w Boga. Może się tak stanie. W moim życiu jest tyle pytań, na które nie mamy jeszcze odpowiedzi, więc to też się może zadziać. Chcę powiedzieć to, co mówię, ponieważ wiele z tych wartości dzielą ludzie tacy jak ja, więc nie powinniśmy być wypisani na poza nawias. To jeszcze jedno drobne wyznanie z mojej strony. Gdybym mógł szybciutko odpowiedzieć, jest jakiś model zaangażowania, kiedy ludzie myślą, jest strona internetowa, spotkanie, publikacje i tym podobne rzeczy i w ten sposób rozwiązanie problemów świata. Więc więcej tuszu się zużywa, piszemy więcej, więcej komunikujemy. Tutaj, jeżeli chodzi o architekturę, wychodzisz z tej pozycji siły osób, które są nie do końca reprezentowane. Co można zrobić? Tak jak zrobił Roger Scruces w estetyce. Jego umiejętność filozoficzna w estetyce architektury, napisał doktorat na ten temat i rozszerzył to na widzenie świata, gdzie piękno pozwala świat ocalić. Przeciwieństwem prawa jest kłamstwo albo również brzydota. W architekturze, jak również w ubiorze przez ostatnie 50 lat, w architekturze pewnie dłużej, nie można było przemycić słowa piękno. W szczególności zaś w architekturze. Neobrutalizm to jest ten trend, ta nowa nazwa. Zaczynając od tego, co wiesz, wychodząc do tego, co umiesz, wiesz, może nie próbujesz siebie ponownie zredefiniować, stając się na przykład dziennikarzem. Zaczynasz od architektury, od mody. To piękno może być elementem, który nas godzi. Piękno to jest to słowo, więc dużo o pięknie, dobrze. Jeżeli o tym możesz mówić, jeżeli na tym się skupiać, jeżeli możesz to wprowadzać do kultury, zacznij od tego właśnie miejsca. To jest jedno pytanie, oczywiście, ale wydaje mi się, że największym pytaniem jest to o wartości w naszym społeczeństwie, wartości, etyka, moralność, które zniknęły z naszego społeczeństwa. Wydaje mi się, że jest nawet jeszcze poważniejsze. Wydaje mi się, że są połączone. Pewne nawyki zostały zaakceptowane we współczesnym świecie. Jeżeli pomyślisz o nich, o, to jest złe miejsce, ale jeżeli pomyślisz, że jest to miejsce brzydkie, ta moralna rewolucja, gdzie łamie się tabu, wiąże się z naszym zrozumieniem tego, co nam się podaje, co jest dekorum.
Piękno jest przeżywaniem życia w pewien konkretny sposób. My, konserwatyzmie, skupiamy się na tym, co jest dobre, zapominając o tym, co jest piękne. Piękno, dobro, prawda są ważne, ale piękno chwyta za serce szybciej. Dobra, mogę powiedzieć? Mnie. To jest taka propozycja, ale przed propozycją there is a kind of suggestion, but before the suggestion, I was working in the International Association for Education, and there is a project that is run by a teacher. Że dwokrotnie na rok wszystkie kraje, a krajów w tym projekcie jest 70, and there are 70 countries in the project, plant trees on the same day. They start with Japan at the beginning of the day. So these are pupils planting trees and put it on the internet. And every country can see how many trees have been planted and this circulates all around the world. So this is the brainstorming session, so we can speak about all ideas. We speak about organizations, places that we work in, and we have friends at universities. Poprowadzić na swoje, przyjść do parlamentu i powiedzieć, że dziś mamy godzinę bez meeting, an hour without lies, say it at the university, in the parliament or somewhere else, do it online, do it this way, so this is my idea to share. If I may suggest something to... Gdyby mogę wam coś zasugerować Ewie, pani Ewie? Hanna Dobrowolska wspominała, że ważnym tematem jest łączenie się ze światem nauki, z uniwersytetami, znalezienie sposobów współpracy. Z praktycznego punktu widzenia widzę, że pani może być odpowiedzią, jedną z odpowiedzi na to pytanie, oprócz Jonathana. Gdyby można było pomyśleć o sposobach zachęcenia przyjaciół, swoich kręgów, aby zaangażować się w tworzenie tej sieci, to byłoby to niesłychanie cennym wkładem. To jest dużo bardziej praktyczne podejście, jeżeli chodzi o bezpośredni rezultat. May I? Chodzi o to, że taka platforma medialna chyba nie podlega żadnej dyskusji, bo jest to konieczne, jest to potrzebne. Mam takie doświadczenie związane z Radiem Lwów. Kiedyś było takie forum mediów polonijnych i myśmy byli pozbawieni finansowania ze strony Polskiej Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, ale co roku jeździliśmy na takie forum mediów polonijnych i właśnie dziennikarze uratowali istnienie tego naszego radia. Może to jest niewielkie dla państwa skali, dla nas to jest bardzo ważne, że takie coś jest. Chodzi o to, że taki dziennikarz ze Stanów Zjednoczonych, który prowadził polską gazetę, Janusz Szlechta, zorganizował takie bale dobroczynne, sprawa stała się głośna i po prostu oni zebrali na to pieniądze. To jest drobna rzecz, ale świadczy o tym, jaką siłą są media. I my możemy tylko dyskutować nad formą, prawda? Dyskusja taka rzecz nie podlega, że to jest konieczne, że to jest potrzebne. I mnie utkwił w głowie ostatni punkt a propos tych posłów do Europarlamentu. Oczywiście, będąc obywatelami Ukrainy, nie odnosimy się do tego punktu, ale myślę, że tutaj zebrali się ludzie, których celem nie jest tylko posłowanie w Europarlamencie czy wytypowanie takich posłów, ponieważ takie stowarzyszenie może stanowić jakąś siłę, która zgłasza jakieś postulaty, które mogą być przyjęte.
Króciutko chciałabym powiedzieć o niewiarze, nie wierzę w Boga. Ja mówię, nie uważam, że to nie jest konieczne, żeby można było dzielić się wartościami chrześcijańskimi i punktem widzenia w sensie obrony prawdy. Ja myślę, że istota tutaj polega na tym, że prawda sama w sobie jest wartością niepodważalną, więc organizacja, dla której ja pracuję w Szwecji, jest otwarta dla wszystkich. Rozpoczęta ona była przez chrześcijan, ale teraz jest ona otwarta dla każdego. Wiele jest osób, które dołączają do nas i wysłuchują naszych argumentów. Oni nie muszą wierzyć w Boga, żeby zrozumieć, na czym polega prawda i jaką wartością jest prawda. I słuchając argumentów, dlaczego nie powinniśmy robić pewnych rzeczy lub na przykład, że one nie są dobre dla ciebie, takie jak na przykład aborcja, która nie jest dobrą rzeczą. Chciałbym dodać do tego, że dla mnie wiara w Boga jest osobistą sprawą pomiędzy mną a Bogiem. Ja uważam, że kiedy mówimy o chrześcijaństwie, to dla mnie to tak naprawdę polega na to, jak siebie traktujemy my jako ludzie, czy wierzymy w Boga, czy nie. Ja uważam, że to absolutnie nie podważa wartości chrześcijańskich. One są wciąż bogate i możemy się nimi dzielić z innymi. Ja chciałbym zrobić również pewne wyznanie tutaj, ponieważ są oczywiście, chcemy włączać osoby, a nie wyłączać osób. Dla mnie to nie jest istotne, czy osoby o tej samej płci się zakochują. Jeżeli chcą się pobrać, to dla mnie to jest okej. A jeżeli chodzi o dzieci, to ja mam bardzo poważne wątpliwości, czy państwo powinno zachęcić i pomóc takim parom w adopcji dzieci. Ja nie postrzegam, że ja nie uważam, że jest to jedyny sposób na życie. Jeżeli Bóg stworzył takich ludzi, którzy zakochują się w ramach tej samej płci, w porządku, to jest jak gdyby stworzenie, to jest dzieło Boga, więc są różne opinie tutaj, ale to jest pewna taka siła nasza, że my możemy dzielić się tymi opiniami, możemy mówić o różnych rzeczach w inny sposób, ale oczywiście bez tego osądzania i możemy to robić z poszanowaniem każdego z nas. Ja również powiem coś, nawet albo może nie jest to tak ważne, czy my wierzymy, czy nie wierzymy w Boga. Najważniejsze jest to, że Bóg w ciebie wierzy i każdy z nas, jak tutaj siedzimy, jest, że Bóg się troszczy o każdego z nas. My jesteśmy najbardziej ukochanymi dziećmi Boga i Bóg chce najlepsze dla nas, dla każdego z nas. Ja chciałbym również może podać taką krótką listę. Ja nazywam to ważnymi słowami. Napiszę kilka zdań, które są dla mnie ważne. Chciałbym je powiedzieć teraz. Jeżeli ktoś chce, to bardzo proszę napisać te słowa, które dla każdego z was są ważne, ująć je w zdaniach, więc na koniec będziemy mogli spojrzeć na te najważniejsze dla was słowa. Ksiądz katolicki w Polsce, Bronisław Bozowski, i powiedział on takie słowa: dla ludzi, którzy wierzą, nie ma żadnych zbiegów okoliczności, są tylko i wyłącznie znaki. I również inne, nie może od niego, że zbieg okoliczności to jest inna nazwa Boga bądź też Ducha Świętego. Mam moje motto.
To jest z łaciny. Najpierw jest amor vincit omnia, co oznacza, że miłość podbija wszystko. Zawładnie wszystkim. Aguta cavalis idem si non se pagando, which means that, że kropelka wody, kiedy spada na kamień, zrobi dziurę. Nie przy jednym uderzeniu, ale stopniowo, krok po kroku, będzie taka wyżłobiona dziura w tym kamieniu. Dziękuję. My puszczamy teraz listę z propozycjami. Tu jest jedna, czy mamy jeszcze pozostałe dwie listy, które tak krążą? A tutaj są dwie na tym stole, także możemy zebrać wszystkie te listy, które krążą. Ja myślę, że chciałbym oczywiście podziękować ludziom, którzy wykonali ogromną pracę. Siedzą oni w rogu. Mamy Grzegorz, który chowa się za ekranem. Zawsze bardzo wydajny w dźwięku, w nadawaniu. Mamy operatora kamery, Ewa, która spędziła całe noce przygotowując to wszystko. Paweł, który też pomógł nam bardzo. Mamy Hanę. Hanna, której nie ma teraz, ale myślę, że nie tutaj wymieniłem wszystkich, nikogo nie zapomniałem wymienić. Czy można poprosić Wojtek może jeszcze? Wojtek, to nasz grafik, który siedzi w tyle, i również Artur. Tutaj mamy właśnie tą szatę graficzną na naszych plakatach. Dzięki niemu to są te osoby, które pomogły przygotować to dzisiejsze wydarzenie, i naprawdę ja obserwowałem, jak oni bardzo ciężko i wytrwale pracowali, żeby sprawić, że to wydarzenie miało miejsce. Brawami nagródźmy ich. Prosimy o, mamy również kolację, która na nas czeka za 26 minut, więc jeżeli Państwo macie jeszcze jakieś propozycje, to zachęcam do ich zgłaszania. Każdy może oczywiście wziąć mikrofon do ręki i może powiedzieć swoje pomysły, czy też przekazać je na ręce Ewy później. Ja nie chcę wstrzymywać Państwa dłużej, niż jest to konieczne. Jeżeli Państwo macie jakieś komentarze, swoje uwagi, wnioski lub też niektóre, czy większą ilość pomysłów, to bardzo proszę, to jest ostatnia jak gdyby okazja, żeby można było jeszcze coś podsumować. Profesor teraz, który był na konferencji smoleńskiej, opublikował pewne podsumowanie różnych opinii inżynierów, profesorów, którzy pracowali, badali przyczyny tej katastrofy smoleńskiej. To jest coś, co jest opublikowane w tej chwili w formacie takim bardzo przystępnym w uznanych czasopismach branżowych, lotniczych. Więc jeżeli wiecie, że ktoś może być zainteresowany tym, jeżeli chcecie więcej też zapytać, zadać parę pytań panu profesorowi Witakowskiemu, to oczywiście są też te jego opublikowane wnioski w języku polskim. Czy ja mogę, więc ja chciałabym podziękować za tą możliwość, ten początek bardzo dobrej współpracy. My jako zespół gruziński, ja widzę, że my prowadzimy rozmowy, komentowaliśmy też wystąpienia i naprawdę jesteśmy gotowi, żeby rozpocząć długofalową i dobrą współpracę przy współpracy z Gruzją w różnych zakresach, dziedzinach. Także dziękuję bardzo za Państwa wystąpienia i dziękuję również za tą możliwość, którą Państwo nam zaoferowali, podzielenia się naszymi poglądami. Yeah, well, Georgia.
geograficznie dzieli zachodnią i środkową Europę i taka konferencje są unikalną możliwością dla nas, żeby tutaj przyjechać, żeby wysłuchać jak gdyby opinii zachodniej Europy i również środkowej Europy, żeby wysłuchać tych naszych strategicznych przyjaciół i partnerów. Dziękuję za tą możliwość wysłuchania tych dwóch myśli zachodniej i środkowoeuropejskiej. Dziękuję za miłe słowa. Również dziękuję oczywiście za to, że pan przyjechał i podzielenia się z nami pana doświadczeniem. Były one bardzo wzruszające. Również chcemy wspomnieć, że chciałbym wspomnieć, że polski rząd współfinansuje tą sesję, którą dzisiaj mamy. Może chciałaby pani opowiedzieć kilka słów o tym? Tak, tak jak już powiedziałam na samym początku, jest to wsparcie, ta konferencja jest wspierana finansowo przez Polską Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako konkurs dla organizacji pozarządowych i to my nie moglibyśmy tego zorganizować bez tego wsparcia. Również dla nas osobiście, jeżeli ja mogę powiedzieć i również podzielić się moim doświadczeniem, my to stowarzyszenie Solidarni 2010, my stworzyliśmy po katastrofie smoleńskiej pracę chcielibyśmy po prostu pracować dla suwerennego kraju, ponieważ po tej katastrofie stwierdziliśmy, że kiedy zginął nasz prezydent, to zrozumieliśmy wtedy, że może nawet być więcej takich katastrof, że to jest zagrożony nasz kraj, że stan, w jakim jest nasz kraj, to jest jedna wielka katastrofa. I również ciało prezydenta było potraktowane w niewłaściwy sposób, że on był, ponieważ nikt nie było żadnych, żadnej straży, która pilnowała jego ciała. Także wiecie na pewno, gdybyście państwo znali te szczegóły, to nie uwierzylibyście w to, jak to jest możliwe w środku Europy w XXI wieku, żeby coś takiego miało miejsce. My chcieliśmy pracować dla kraju, który nie jest jedną wielką katastrofą, ale normalnym, suwerennym państwem, sprawiedliwym państwem. Nie mogliśmy nawet przez kilka lat uzyskać status organizacji pozarządowej tej organizacji pożytku publicznego. To wszystko, co zrobiliśmy, to robiliśmy własnymi środkami, poprzez wolontariat, zaangażując tysiące ludzi, wiele malutkich organizacji w Polsce, które zadbało o różne, stworzyli specjalne grupy ludzi. Oni osiągnęli ten status tej organizacji pożytku publicznego, zgromadzili pieniądze. My nie mogliśmy tego osiągnąć jako stacja telewizyjna TVFAM nie mogła zbudować tej platformy. Zebraliśmy 2 miliony podpisów i było zawsze nie i nie. Teraz to jest ten sam pan, który był szefem Komitetu Europy, czyli Donald Tusk.
dla tych, którzy nie wiedzą, że to jest to polski ten kanał, jest kanał katolicki. My odrzucano nam ten projekt całkowicie, nie mogliśmy. Ja dzielę się moim doświadczeniem. Ja jestem reżyserem filmów i po tej katastrofie ja nie chciałam, ja nie mogłam po prostu zachowywać się tak, jakby się nic zupełnie nie stało. Nie mogłam wielu aktorów, artystów w Polsce. Mówiło, okej, to tylko jeden brat umarł i to było oświadczenie oficjalne tak zwanych elit, nie nieznanych uwag w internecie, ale to było stanowisko oficjalne. Największe prywatne stacje telewizyjne w Polsce to głosiły, czy poziom agresji, braku kultury, nawet takiego barbarzyństwa, było to nie do uwierzenia. Więc ja wskazuję na to, że chciałabym powiedzieć, że to jest pierwszy projekt, w którym jesteśmy wspierani przez rząd, przez ten rząd, który otworzył drzwi dla tych, którzy nigdy nie byli włączeni. I to jest ogromna dla nas możliwość. I to jest też strzał w tą drugą stronę, którzy przyczyli się do wyłączności, do monopolizacji ich stanowiska, że tylko oni mogą mieć pieniądze, tylko ich siecie, te postkomunistyczne siecie, oni mogą być tylko finansowani. Ich ideologia, ludzi establishmentu, że oni mogą mieć finansowe wsparcie, tylko ich. Wyłącznie tylko oni mają to prawo, żeby funkcjonować, żeby zaznaczyć swoją obecność jako pełnoprawny partner, pełnoprawna instytucja, ale jest wiele osób i również duża liczba organizacji, które tak naprawdę były wyłączone całkowicie i ten rząd próbuje włączyć nie wszystkie, ale niektóre z nich, ponieważ ten proces jest bardzo powolny, żeby włączyć, a nie wyłączyć w bardzo. Ten rząd oczywiście reaguje w sytuacjach skrajnych, dlatego że na przykład właśnie tutaj Gazeta Wyborcza, która po prostu żyła z reklam spółek Skarbu Państwa. W takich wypadkach ten rząd rzeczywiście zareagował, natomiast w większości jest to po prostu tylko otworzenie drzwi dla innych ludzi, którzy byli całe życie, przez całe lata wykluczeni. I oto jest ten wrzask, że oni przestali mieć wyłączność na bycie pełnoprawnym obywatelem, oni przestali mieć wyłączność na dofinansowanie. Czyli ten projekt jest po prostu naszym pierwszym projektem, w którym my oczywiście w ramach konkursu ofert musimy się rozliczyć z każdej złotówki. Tutaj bardzo dużo jest wolontaryjnej pracy, także to nie jest żadne jakieś wiadomo na co idą te pieniądze, ale dla nas to jest taka pierwsza jaskółka i my dla nas po prostu
dopiero teraz to jest pierwszy krok do demokracji, czyli zupełnie odwrotnie, jak się przedstawia sytuację Polski za granicą. Przedstawia się, że teraz, że nie ma demokracji. Teraz dopiero to jest pierwszy krok w kierunku demokracji, a ludzie, którzy byli establishmentem postkomunistycznego reżimu, powinien zostać po prostu przywrócony wolny rynek, wolna, zdrowa konkurencja. O to walczymy i o to ten rząd również zabiega. Chcę dodać jeszcze jedną rzecz do tego, co padło. Zgodnie z tym, co właśnie powiedziała pani Ewa, w Polsce po 2010 roku był taki klimat, że jeżeli jakikolwiek przedstawiciel elit akademickich czy profesor chciał dyskutować akademicko na ten temat z obiema stronami mających swoją reprezentację, żeby powiedzieć to, czy stało się tamto, to albo ich zastraszono utratą pracy, albo wyrzucano. To są warunki, ci profesorzy, którzy pracowali nad tym dokumentem. Powód mojego wkładu, przyjechałem z Danii nie dlatego, że w Polsce nie ma takich ekspertów. Mają takich ekspertów w wielu instytucjach, ale nikt, bo taki był klimat, nie śmiał, nie chciał tego uczynić. Dla tych, którzy nie wiedzą wiele o tej katastrofie, to jest katastrofa, gdzie w jednym samolocie udało się zebrać elitę z jednej strony spektrum politycznego razem z 10 generałami NATO. Wszyscy stracili życie. Wszystkich 10 generałów zastąpiono generałami, którzy uzyskali dyplomy w Moskwie. To jest sytuacja, z którą przyszło nam się zmierzyć. Chcę zaoferować nieco nadziei. 11 lat temu, w 2006 roku, w małym zameczku na północy Holandii, około 35 konserwatystów europejskich i Amerykanów rozpoczęło działanie organizacji, które będzie miało spotkanie 11 w tym roku, 12 w przyszłym roku. Filip jest również zaangażowany, ponieważ jest to organizacja europejskich konserwatystów. Ja byłem edytorem naszej publikacji. Nie mieliśmy funduszy od żadnego rządu. Drobne wsparcie od NBP-u, szef banku zginął w tym wypadku, więc podczas jednego spotkania w Tyńcu dostaliśmy wsparcie od polskiej instytucji. Wszystko inne było prywatne. 90 regularnych uczestników. Nasz rodzaj elit, Budko, Szymański, Remy Brack z Francji, Roder Skruczyn, Chantal Dessau, cała lista, wszyscy zbierali się wspólnie. Temat jest inny co roku, ale wy jesteście w lepszej pozycji, bo macie trochę pieniędzy na start. Macie grupę korową ludzi, która może robić. My mieliśmy 3-4 osoby, które na zasadach wolontaryjnych zapewniały to, że te spotkania odbywają się. Filip mówił o publikacjach. Musieliśmy to utrzymywać na bardzo zawężonym, z takim skupionym poziomie. A więc taki promyk światła. Tego lata spotkamy się w Berlinie. Zadając sobie pytanie, jak być Europejczykiem. Ostatnio mówiliśmy o barbaryzmie, o tym, co święte i sprofanowane. Dziennikarze, naukowcy, intelektualiści, Gabriel Jakubi, znacie pewnie z ruchu pro-life. Szukamy większej liczby osób, bo jest to spotkanie za zaproszeniami. Jeżeli znacie kogoś, kto powinien przyjechać, wyślijcie jego CV, jego opis, roześlemy.
osoby z rekomendacji się dostają. Jest to prawdziwa mekka dla osób z naszego rodzaju i miejsce. Jeżeli nie jest to spotkanie w Winogronie, to, to tylko zamek, gdzie spotkaliśmy się pierwszy. Chcę powiedzieć, że otrzymujemy mnóstwo pieniędzy. Pieniądze, do których odnosiła się Ewa, zwykle praca odbywała się w oparciu o fundusze osób prywatnych. Ja sam płacę za licencję, za podróże z własnej kieszeni. Teraz pieniądze to ten temat, który może powinniśmy ominąć. Cudowne zaproszenie. Zwrócić się do tych osób, które doświadczają takiego zagrożenia wojną, bo to jest też tak, że przychodzimy z bardzo różnych rzeczywistości. My jesteśmy na przykład bardzo, mamy swoje doświadczenia takiej walki o suwerenność, ale myślę, że w porównaniu do tego, co państwo przeżywacie, właśnie czy w Gruzji, czy na Ukrainie, myślę, że właśnie, że nie ma porównania, że rzeczywiście nie wiem, czy tutaj dobrze by było, gdyby była jakaś właśnie płaszczyzna, jak pomóc, tak? Być może w jakiś sposób ten portal Voice Free Europe, czy w ogóle ta inicjatywa mogłaby jakoś pomóc właśnie państwu, którzy rzeczywiście jesteście w sumie w najtrudniejszej sytuacji. To jest jedna rzecz, być może to... już wyjeżdżacie dziewczyny rano, tak? You're okay. Leaving tomorrow morning, girls. Of course, you are true. Tak, ma pani rację, ponieważ elity postsowieckie w rządzie, w każdym kraju posowieckim, włączając w to Gruzję, są bardzo ostrożne wobec NGO-sów, aktywistów, wolontariuszy, kontaktów, czy to z Zachodem, czy ze Wschodem, ponieważ obawiają się, że mogą stracić władzę. Główne pytanie, główny cel to utrzymanie władzy ponad wszystko, pomimo wszystkiego. Jeżeli nasza konferencja stanie się organizacją o znaczeniu międzynarodowym, będzie to maksimum z tego, co możemy tutaj osiągnąć. Tak. Może również wy z Ukrainy czy z Gruzji możecie przemyśleć, jak możemy udzielić wam wsparcia. Powiedzieć w porządku. Voice for Europe. Wydaje mi się, mamy również tutaj Dominikę, która pisze na stronie internetowej, przeprowadza wywiady. Zatem, kiedy chcecie podczas przerwy wygłosić jakieś komentarze, niekoniecznie teraz, ale podczas przerw, proszę skorzystać z tej możliwości. Wydaje mi się, że na tę chwilę skończymy. Czeka nas kolacja o godzinie 19. A po tym, co
sugeruję. Wiem, że są Państwo zmęczeni i właśnie wycisnęliśmy Was jak cytrynę. Mam jednakowoż nadzieję, zachęcam zresztą bardzo mocno do tego, żeby co najmniej, przynajmniej aby wziąć udział w wizycie, w spotkaniu obok kościoła 50-100 metrów stąd, Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki. Specjalnie to muzeum zostanie dla nas otwarte. Będzie prowadzone spotkanie w języku angielskim. I nie jest to nudne muzeum, kolejne nudne muzeum. Można zobaczyć, co kryło się pod płaszczykiem służb specjalnych, jak te podchodziły do księdza Jerzego Popiełuszki. Możecie zobaczyć materiały wideo i przenieść się w czasie do lat 80. do komunizmu w Polsce. Wydaje mi się, że ludzie są głęboko dotknięci, jeżeli mają szansę odwiedzić to muzeum. A zatem, jeżeli zostaje Wam jeszcze choćby trochę siły, zachęcam do przyłączenia się po kolacji, 8:30. Zbierzemy się może za 5. W pół do 25 po 20 przy drzwiach wejściowych. Tu, tych drzwiach wejściowych. 25 po 8, po 20. Ci, którzy nie wiedzą, nie mają informacji dotyczących taksówek czy też spotkania jutrzejszego, proszę skontaktować się z Natalią, a jutro zaczynamy od mszy w kościele. W tym kościele pracował ksiądz Popiełuszko, tutaj głosił swoje kazania o 7 rano. Od 9 do 11. Dobra, powiedzmy to w ten sposób. Dla tych, którzy chcą dołączyć się do tych zespołów, którzy chcą współpracować, mieć swój wkład do tej idei, kieruję do tych osób swoje zaproszenie na ostatnią część naszej konferencji. Jutro tutaj od 9 do 11. Wydaje mi się, że to tyle na dziś. Po spotkaniu w muzeum, po kolacji i spotkaniu w muzeum zapraszamy na lampkę wina. Proszę się nie martwić, będzie to, miejmy nadzieję, czas na odpoczynek i mniej formalne spotkanie. Może to wspomóc w tworzeniu tej sieci. Może ktoś chciałby znaleźć się na tej liście, bo chciałby nas wspomagać. Bardzo dziękuję. To nie koniec, ale na tę część bardzo dziękuję. Tak kończy się ta część dnia bardzo owocna. Dziękuję za dzielenie się informacjami. To dla mnie ogromne doświadczenie. Bardzo dziękuję. I życzymy miłej kolacji.